że zapominamy o tym, że jeżeli mózg kuleje, dosłownie nie funkcjonuje prawidłowo, to wtedy ciężko w ogóle żyć pełnią życia, ciężko zachować zdrowe ciało, ciężko mieć motywację do tego, żeby o siebie zadbać, żeby wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi. 30 minut aktywności fizycznej dziennie to jest na wagę złota. O deprywacji snu mówimy, kiedy śpimy już około, 4-5 godzin. 5 godzin to jest naprawdę za mało, za 5 sześć godzin to jest za mało. Alkohol nie ułatwia zaspiania. On może ułatwić ci to, że jesteś znowu taka miękka, jak wata, ale on nie wprowadza cię w sen głęboki. Wydaje mi się, że możesz wspaniale zjeść i mieć wspaniały trening i coś, jeżeli się nie wyśpisz, to ten nie jesteś sobą. Z medytacją i z praktykami takimi kontemplacyjnymi, właśnie z tym wyciszeniem i z tą regulacją jest tak, że ona, mam wrażenie, jest tak trudna, że no, nikt nie zrobi tego za ciebie. Witajcie w Bunkrze Nauki, ja nazywam się Natalia Szmit-Polończyk i dzisiaj rozmawiam z dr Joanną Podgórską, biolożką, neurochemiczką, wykładowczynią na SWPS-ie, edukatorką i autorką książki Tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcję, właśnie, którą właśnie trzymam w ręku. Cześć Asiu. Cześć Natalia, bardzo dziękuję za zaproszenie, witam Państwa i jestem absolutnie zachwycona tym miejscem, w którym nagrywamy. Nigdy nie byłam w takim studiu, więc wielka ekscytacja. No, miejsce rzeczywiście jest niezwykłe. Jest to kopalnia doświadczalna na Akademii Górniczo-Hutniczej. Asiu, dzisiaj chciałam poruszyć temat naszego Centrum Zarządzania mm -hmm. i jego tajników, czyli będziemy rozmawiały o mózgu. I jak piszesz w swojej książce na początku, yy, jesteśmy zupełnie zależni od nieco ponad kilogramowej galarety w naszej głowie. Na czym polega ta zależność? Mm -hmm. O Jezu, a na czym, na, na czym może, wiesz, co nie jest zależne, na czym to polega? Ale wiesz, bo mnie zaskoczyło to, że ja rozumiem, to jest centrum zarządzania naszym ciałem mhm. i od niego zależy prawidłowe działanie masy organizmów, masy części naszego ciała, natomiast emocje, świadomość, nastrój, to jest mhm. w ogóle coś, co tak. mnie zaskakuje. Tak, więc z jednej strony oczywiście wszystko to, co się. Mózg i jego wytwór, czyli umysł, to wiemy. Myślę, że to jest taka ugruntowana wiedza, że to jak się czujemy na poziomie mentalnym, nasze zdolności poznawcze, postrzeganie świata, kwestie związane ze świadomością, to wiemy, że mózg jest epicentrum tych, tych zdarzeń. Ja tutaj w książce staram się o tym pisać szczególnie we wstępie, ale to co... i yy, też tam troszkę wspominam, ale to, co wydaje mi się tak naprawdę od niedawna gdzieś tam wychodzi i widzimy, to jak bardzo mocno praca naszego układu nerwowego, mózgu i na przykład, no nie wiem, homeostazy związane z emocjami, z poczuciem stresu, tym, jak dbamy o siebie na poziomie psychicznym i mentalnym, jak to rzutuje i wpływa na naszą somę, czyli na pracę naszego ciała. I przykładem może być układ hormonalny. Wiemy, co się dzieje, kiedy mamy duży stres, jaki jak jest jakby galimatias w kontekście płodności, czy kwestie metaboliczne czy praca serca czy też takie łącze pomiędzy mózgiem bezpośrednio a układem immunologicznym które bada wspaniała gałąź nauki taka rozwijająca się teraz coraz bardziej psychoneuroimmunologia czy też choroby psychosomatyczne ja właśnie akurat na SWPS o którym wspomniałaś na studiach podyplomowych psychosomatyka i somatopsychologia. Sama też te studia kończyłam, bardzo polecam i jakby zapraszam na zajęcia, ale sama kończyłam je jako studentka i to było dla mnie naprawdę takie znamienne i już wyraźne, a, a, a jeszcze może takie nie do końca poznane, jak wiele chorób o takiej Niezidentyfikowanej etiologii, czy w ogóle przyczynie, coś, co nie potrafimy zbadać fizykalnie, nie widać w zmianach biochemicznych, jak mocno jest zależny od naszej głowy, czyli jak takie choroby, właśnie o, o trudnym do zbadania podłożu zależą od mózgu. Czyli i tutaj, tak jak wspominam, to zdanie, że jesteśmy zależni od nieco ponad kilogramowej galaretki pod naszą czaszką, to też już od dawien dawna można znaleźć to sformułowanie. Chodzi o to, żeby zrozumieć, że i kwestie mentalne i umysłowe, ale też cała praca naszego organizmu jest związana od mózgu, od psychiki. Dlatego na przykład uważam, że o chorobach psychicznych czy chorobach umysłu powinniśmy myśleć w kategorii całego ciała. Przeważnie jest tak, że jeżeli ludzie chorują mentalnie, to też całe ciało zaczyna po prostu się z tym borykać i, i to widać czy na poziomie depresji, czy choroby Alzheimera. Mhm. A jak w ogóle oceniasz kondycję naszych mózgów w tym świecie pełnym zanieczyszczeń, zanieczyszczeń światłem, hałasem, mhm. przebodźcowanym, napompowanym informacjami zewsząd? Jak, jak to wygląda? Cóż mogę powiedzieć, no nie wiem jak oceniam, bo nie badam, czytając jakby literaturę badaczy, naukowców, no wiemy, że borykamy się w tej chwili no, z trudem ewolucji, nieuniknionym absolutnie tym, co się dzieje jakby z nami w kontekście, nie wiem, rozwoju cyfryzacji, tego, że ewolujemy w jakimś stopniu i tak jak kiedyś wiesz organizmy ewoluowały na pośrednich szczeblach jakby boże zapominam słowa, naczelnych tak to teraz no, na przykład no nie wiem mamy AI czy jakieś tam rozwoje technologiczne które w, jednym, w pewnym stopniu czujemy że mogą dodać nam skrzydeł a z drugiej strony no, gdzieś tam nas przytłaczają tak jakby chociaż social media czy właśnie te, ta, ta cała technologia i to co wiemy na 100% to rzeczywiście jest to, że żyjemy w chronicznym stresie i w takim przebodźcowaniu, które często na takim poziomie fizycznym bardzo ciężko jest nam w ogóle zidentyfikować i zdiagnozować, bo wiele rzeczy dzieje się po prostu podprogowo. Rozmawiałyśmy tutaj o Warszawie, Krakowie, jak mówiłam ci, że duże miasto fajne, jeśli chodzi o nie wiem karierę naukową, zawodową, ale że mi się po prostu marzy domek gdzieś tam nie wiem, w górach sowich czy, czy w Karkonoszach, bo ja na przykład bardzo czuję to, co robi ze mną takie przebodźcowanie. Dźwiękowe, świetlne, ilość bodźców, zanieczyszczone środowisko, też już wiemy, co robią z nami pyły, co robi z nami smog w kontekście mózgu, czy spaliny w połączeniu, wiesz, wy się tutaj pewnie na tym wszystkim znacie, więc nie będę udawała, że, że wiem, jakie to są tam cząsteczki, ale. To wszystko działa na nas z każdej strony. I teraz my możemy nazywać to różnie, wiesz, zaburzeniem homeostazy, nadmiarem wolnych rodników. Po prostu to jest chroniczny stres, który na poziomie psychicznym, jak właśnie, nie wiem, przebodźcowanie czy ilość stresu związanego z jakimiś niepowodzeniami w pracy, dzieci, rodzina, coś związkowego, tego jest tak dużo, że jeszcze ten stres na poziomie fizycznym, który odczuwamy w takim przebodźcowanym środowisku i też w dużych miastach, czy na przykład też to, co ze sobą robimy, czyli źle jemy i dokładamy sobie do pieca jakimś bardzo, wiesz, mocnym treningiem albo brakiem aktywności fizycznej no to wszystko powoduje, że my jesteśmy na takiej, strasznie to brzmi, ja nie chcę tak tutaj, wiesz, zacząć negatywnie, ale to jest taka równia pochyła do tego, że przewlekły stres powoduje, że organizm zaczyna się borykać z, na przykład, ze stanem zapalnym, mamy taki, taki wspólny mianownik do chorób i neurodegeneracyjnych, i chorób psychicznych tak naprawdę. I, i ta predykcja WHO, która mówi, że około 2030 czy tam 35 roku yy, depresja i również choroba Alzheimera, bo społeczeństwa się starzeją i tak będzie, bo żyjemy coraz dłużej, ma tą komponentę stresu i stanu zapalnego, no pokazuje, że musimy coś z tym zrobić i jakby nie zabierzemy tych wszystkich, nie zrobimy sobie deprywacji sensorycznej i tego wszystkiego, co się dzieje, ale możliwie jak najbardziej możemy, to się staram opisać w tej książce, zadbać o ten mózg, żeby jakoś zniwelować te, te niekorzystne czynniki, które są związane po prostu z tym, w jakich czasach żyjemy. No właśnie, zamiast zachować równowagę, to, to sami tak jakby trochę piętnujemy, a wiesz, zadziwia mnie to, że bardzo dużo mówimy o tym, że powinniśmy jak zadbać na przykład o jelita, mm -hmm, mówimy mm -hmm. o mikrobiomie, dbamy o włosy, cerę, o figurę, o to, żeby dobrze wyglądać, a o mózgu tak. cisza. I to jest w ogóle, ja zastanawiam się, czy my nie poczyniliśmy jakiegoś założenia błędnego, że mózg po prostu ma działać. Tak, i w ogóle też dobrze, że o tym mówisz, bo yy, po pierwsze, my, jak sobie wpiszesz w Google, no nie wiem, jest na przykład. Rzadko takie gdzieś tam szukałam, bo też pracuję i, i gdzieś tam tworzę suplementację taką głównie promózgową, ale też, nie wiem, witaminy. I jak szuka się takich fraz, które są najczęściej wyszukiwane, to raczej nikt nie szuka, jak być zdrowym metabolicznie, tylko jak schudnąć stali, jak mieć mniejszą masę ciała, jak tam coś tam. Wiesz, i wiadomo, że takie kwestie, które są najbardziej widoczne w nas. Najczęściej są poszukiwane i oczekujemy tego, że wiesz, kobiety na przykład. No Chcemy mieć piękną cerę, piękne włosy, chociaż też nie chcę tutaj uogólniać, bo ta świadomość rośnie, ale rzeczywiście wydaje mi się, że zapominamy o tym, że jeżeli mózg kuleje dosłownie, nie funkcjonuje prawidłowo, to wtedy. Ciężko w ogóle żyć pełnią życia, ciężko zachować zdrowe ciało, ciężko mieć motywację do tego, żeby o siebie zadbać, żeby wyjść na spacer, spotkać się ze znajomymi. Raczej też to widać w przypadku osób na przykład borykających się z chorobami psychicznymi, czy właśnie z neurodegeneracją, z depresją, która też jest jedną z chorób psychicznych, jak bardzo kuleje wszystko inne. I teraz nie widać, niestety nie widać tak szybko zmian na poziomie działania naszego układu nerwowego, ale to jest taka kropla drąży skałę. Ja też tutaj w książce o tym wspominam i, i przeczytałam to w w innych też pozycjach, co rzeczywiście jakby się sprawdza, czytając publikacje naukowe, że niestety mózg bardzo szybko reaguje na złe rzeczy, czyli wiesz, używki, deprywacja snu, beznadziejna dieta, to, że się nie ruszamy, prowadzimy no taki na maksa siedzący tryb życia, ale szczęśliwie fajne jest to, że cała ta galaretka jest tak plastyczna. Że oczywiście wraz z wiekiem maleje ten potencjał do zmiany i naprawy, ale on cały czas jest. I w miarę tego, jeżeli to włączamy do swojego życia, no to jesteśmy w stanie o ten mózg dbać, zanim on jeszcze nam, wiesz, zapuka i powie: Hello, ja jestem zaburzony. A kiedy mózg puka i mówi, że jestem zaburzony? Mhm. Skąd ja mam wiedzieć, że z moim mózgiem jest coś nie tak? No bo mózg nie boli. No, mózg nie boli, to jest w ogóle tak. Oko też, przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy już tego to słyszeli, ale ja zawsze wierzę, że gdzieś tam się znajdą osoby, które słuchają po raz pierwszy, to, to mózg nie boli, oko nie widzi siebie, my sami nie jesteśmy w stanie do końca siebie pojąć, no jakby wiadomo, tak z wglądem trudno w, ty, w, tym, w tym wypadku, natomiast to też zależy w jakim aspekcie. Przykładowo, jeżeli chodzi o zmiany poznawcze. Mhm. Bo też ja w książce w ogóle tak pomyślałam, że nie da się napisać o wszystkim, a ponieważ w swojej pracy doktorskiej i w tych działaniach naukowych zajmowałam się chorobą Alzheimera i też ona była mi bliska z perspektywy takiej prywatnej, bo, bo babcia tam chorowała i widziałam też cały ten proces w domu. A z drugiej strony skupiam się na zaburzeniach psychicznych, na depresji, bo też nie ukrywam, że czas doktoratu był dla mnie trudny, rozmawiałyśmy o tym. Po doktoracie borykałam się z depresją. Jeszcze to są nawracające epizody, więc tak, to był taki last call, że trzeba o siebie zadbać. I teraz inne objawy są związane, czy mogą manifestować się w mózgu, w organizmie człowieka, który widać, że je zaburzenie jest pod kątem właśnie zmian emocjonalnych, depresyjnych, anhedonii, takiego braku w ogóle chęci życia, takiego po prostu braku sprawczości. A inne kwestie i inne objawy dotyczą zmian natury poznawczej. Czyli na przykład neurodegeneracja, to też się dzieje w schizofrenii, kiedy mamy wiesz, takie problemy pamięciowe, niemożność koncentracji. Więc to jest tak naprawdę na taka temat rzeka i jakby ja tutaj próbuję to dotknąć, ale na no, no przykładowo, jeżeli chodzi o depresję, tak, depresja jest chorobą. Ona jest sklasyfikowana w DSM 5, w ICD 11 tam są określone objawy, które warto sobie. Zadać pytanie, tak? Czy powyżej dwóch tygodni utrzymuje mi się pogorszony nastrój, mhm. taka, takie jakby wypłaszczenie emocjonalne. Ja nie jestem psychiatrą ani psycholożką. Słuchaj, więc są takie testy. Są i... takie testy, można sobie tak. to zweryfikować. Tak. Żeby zadać sobie pytanie, czy to może i to jest, jakby to jest ok. Jesteśmy ludźmi. Nie ma czegoś takiego jak good vibes only. Wszyscy się czasami czują gorzej. Oczywiście, sinusoida. Tak, musi być. Absolutnie. bez tego byśmy nie czuli rzeczy. Ale wiesz, ludzie się czasem z tym nie godzą, bo tak, myślą, że tak. musi być wszystko super. Mamy się zawsze dobrze czuć. Absolutnie nie. Trzeba też te negatywne emocje zaakceptować. Ale to, to, tak, to jest tak jak na zasadzie działania układu nerwowego i neuronu. Musi być impuls, musi być jego zatrzymanie, musi być okres refrakcji, żebyś to znowu poczuła. Tak samo tak. jest z dopaminą. Jeśli byśmy ciągle jechali na krzywej wzrostu dopaminy i tego pobudzenia, co się dzieje w uzależnieniu, no to później nagle masz więcej, więcej mocniej. Nie? I też tak musi być z tym odczuwaniem. I jeżeli mamy takie sygnały, że czujemy się no, naprawdę, jest taka brak chęci do życia, właśnie ta mm, anhedonia to jest takie w ogóle, nic nie czuję, tak? ale objawy w depresji są takie no, typowe i tutaj można sobie zadać pytanie, czy to się pojawia. Ja czy... jestem beznadziejny, świat jest beznadziejny, nic mi się nie chce. Dokładnie, to tak, w takim dużym uproszczeniu, bo to tak. wiadomo są te parametry takie do określenia, ale nawet to, że widzimy, że pomimo różnego rodzaju zmiennych, Dziś jest taki dzień, nie wiem, mąż narzeczony, dziewczyna, przyjaciel przyniósł mi kwiaty, zaprosił mnie na obiad, udało się coś w moim życiu, to mnie w jakimś stopniu nie cieszy. I też mam te momenty takiego naprawdę braku chęci życia. To też jest związane właśnie znowu, to jest chemia. Popsute przekaźnictwo serotoninowe, dopaminowe. Widać, że coś się dzieje na takim poziomie wiesz, emocjonalnym. I też często to jest związane z tym, że mamy takie problemy natury. W ogóle funkcjonowania, albo za dużo jemy, albo za mało jemy, gdyż widzimy duże poddenerwowanie, impulsywność, więc szereg jest tych kwestii. Zresztą książek o depresji jest mnóstwo, może później, jeśli będziesz chciała, mogę jakąś bibliografię podesłać, żeby Bardzo wejść fajnie. w temat. Pewnie. A co innego dzieje się też z nami, kiedy widzimy, że oho, ten mózg jest zmęczony, przebodźcowany, być może coś się dzieje, nie wiem, jestem osobą, gdzie w rodzinie była historia choroby Alzheimera rodzinna, warto się zaobserwować, czy nie mam takich problemów z pamięcią krótkotrwałą, czy nie wiem, nie zapominam gdzieś takich kwestii z, związanych z lokalizacją w przestrzeni. Jest wiele takich parametrów, gdzie też badamy y, jakieś tam predyspozycje do choroby Alzheimera. Więc tak naprawdę co by mogło być moją mądrą odpowiedzią, jakaś taka czujność na to, jak ja się czuję, czy jakiś moment się przyciąga w moim życiu, a tak naprawdę jest okej. Okay? Więc to też wiele wychodzi na psychoterapii. Temat rzeka, temat, temat rzeka. rzeka. No tak, ale możemy, y, możesz poopowiadać, bo sporo poświęcasz temu w książce, jak zadbać o dobrą kondycję mózgu mhm. i mam tu na myśli y, nawyki i no, to może być dziwne, ale bardzo proste nawyki. Bardzo. Opowiedz proszę. Bardzo proste nawyki i też y, wczoraj tak jakoś mi się nasunęło w trakcie tutaj y, wspaniałe spotkanie. dziękuję wszystkim, którzy byli na Uniwersytecie Jagiellońskim, było naprawdę... Wzruszające yy, młodsi, starsze osoby, yy, i były takie pytania właśnie, no dobra, ale co ten mózg tworzy i definiuje pod kątem tych takich naszych rutyn? Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe, że to, co my jako ludzie możemy zrobić i zmienić, no to to jest to, co robimy ze sobą codziennie. I ja wczoraj przypomniałam, się taka piosenka słuchałam w pociągu Płyty Mysłowic rojka, więc to powtórzę, że składamy się z ciągłych powtórzeń. I to rzeczywiście jest to, że składamy się z ciągłych powtórzeń, czyli kluczowe jest to, co robimy ze sobą codziennie, nawykowo. Też oczywiście jest bardzo taka cienka granica, żeby pewnego rodzaju nawyki czy, czy, czy nasze przyzwyczajenia nie były jakimś zniewoleniem. I tutaj też trochę o uzależnieniu piszę, bo to jest bardzo płynne. Natomiast te nawyki, które są promózgowe, wbrew pozorom to nie jest, że coś takiego, że nagle robię dopaminowy detoks, ubieram mnisią szatę, jem, wiesz, kiełki i jakby zabieram sobie całe życie społeczne, towarzyskie, bo też takie pytania się czasami pojawiają. No, to jak żyć w tej bańce dbania o mózg i w ogóle. Chodzi o to, żeby sobie, i tutaj w książce staram się przytoczyć, zrozumieć i uświadomić, co mózgowi szkodzi, a to są naprawdę bardzo proste rzeczy, czyli nie wiem, deprywacja snu, kompletny brak aktywności fizycznej, używki, jak w papierosy, alkohol, narkotyki to już jakby temat, wiadomo, rzeka ale też to, co wpływa w moim odczuciu najbardziej i daje osobie taki najwyraźniejszy znak i taki sygnał, to jest przede wszystkim przemęczenie i brak, brak odpoczynku, i, i te problemy ze snem. I jak ktoś mnie pyta o patenty, często miałam ze studentami takie rozmowy, no dobra, no to jak się wspomóc w trakcie sesji, jaki jest ten motyw na boosting mózgu? Motyw na boosting mózgu to jest, to jest relaksacja. I to jest czasami deprywacja, i to jest wyspanie się, i to jest zabranie tego, wiesz, wyżej, mocniej. I wychodzę z założenia, że taki wypoczęty organizm który ma te zasoby, żeby w ogóle załączyło mu się w głowę, dobra. No to ja sobie zrobię obiad bazujący na ryżu, brokule, jakimś wartościowym jedzeniu, a nie sięgnę po jakiś taki junk food. To jest organizm, który też będzie miał większą motywację, żeby ubrać buty, wyjść na spacer czy pójść na trening. Więc to jest dla mnie naprawdę ta podstawa i sama to widzę w swoim życiu, jak się zajeżdżałam w trakcie studiów doktoranckich i moją metodą na relaksację był crossfit 6 razy w tygodniu. Szanuję dalej, lubię, ale z jakimś takim, wiesz, stoickim podejściem. Więc to są bardzo proste rzeczy, czyli ten na przykład odpoczynek, nie? ale z drugiej strony to wszystko, co jemy, jak jemy, w jakich porach jemy, patrząc na całą rytmikę okołodobową i tą regulację, wiesz, yy, o której też cieszę się bardzo, że coraz więcej o tym mówimy, ale to są naprawdę, Natalia, bardzo proste rzeczy. I tutaj w książce staram się opowiedzieć o diecie właśnie w takiej kategorii, że to nie musi być jakieś nie wiadomo co, I to nie jest rocket Science, że ja muszę iść nagle jakieś wspaniałe orzechy, sprowadzane z tam tylko to, to są proste rzeczy, to, są, to jest jedzenie bazujące, przykładowo na diecie śródziemnomorskiej z jakimiś tam odmianami, ale my żyjąc w Polsce możemy ten rodzaj dieta to jest zawsze takie, że zabieram sobie coś modelu żywieniowego, czy sposobu jedzenia uformować na nasze polskie warunki. Mhm. To nie znaczy, że mam mniej ziemniaków, mogę jeść orzechy włoskie, mogę jeść śliwlienne, mogę jeść burówki, więc yy, tu jest dużo więcej na ten temat, a, a mnie chodzi głównie o to, żeby z, zajawić w ludziach, czy, czy pokazać, że to nie jest nic odkrywczego. To jest kilka elementów, które, jeżeli zmienimy i nawet po troszeczkę, jestem ciasteczkowym potworem i zjadam dziennie 20 ciastek i zrobię coś z tym, żeby zjadać ich 5, czy nawet 10 na początku i małymi krokami zmieniać coś, to już każdego dnia robisz coś dobrego i naprawdę w skali. Neurogenezy, czy tego, jak nasz mózg się ma, jak spada stan zapalny, to jest ogrom, ogrom dobrego. Małymi krokami do przodu. Totalnie. Nigdy nie duże zmiany i restrykcje, bo to tak. zawsze wróci. Nie, jakby to wróci z, z powrotem. Tak, 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 albo jeszcze nawet w, w, w mhm. jeszcze gorszą pozycję. No ale dobrze, skonkretyzujemy może te słowa, które są bardzo ważne. I jak spać? Mhm. Mówisz, dobrze się wyspać, zadbać o tą higienę snu. Jak zadbać o tą higienę snu? No, przede wszystkim to, co w ogóle robimy ze sobą przez cały dzień, naprawdę, to jest wstajesz rano. Nie wiem jak, jak ty masz, ale ja jestem, od razu też obalę mit przynajmniej z tego co, co, co wiem ja, czy co wyczytałam w książce Darii Łukowskiej, która napisała świetną książkę Jak spać, żeby się wyspać, że takie podejście i pogląd na to, że jesteśmy skowronkami i sowami jest trochę naciągane i co do zasady organizmy ludzkie są zależne od światła, Nasze, każda nasza komórka ma gen zegarowy i naprawdę to jest ważne, kiedy jesz, kiedy kładziesz się spać, mózg też w określonych porach włącza swój układ, układ czyszczenia, układ glimfatyczny, więc fajnie, jeśli lubimy siedzieć do drugiej, trzeciej w nocy i myślimy, że jest to sprawczo ok, ale procesy nie działają tak, jak powinny, mhm. więc to jest taka podstawa, żeby zrozumieć, że organizm sam sobie tam dobrze wie i ewolucyjnie cały czas jesteśmy zależni od tego, wiesz, rytmu dzień i noc, natomiast... Zapytałaś jak spać i y, mam na myśli to, że to jak wstajesz rano, co ze sobą robisz przez cały dzień, ilość aktywności fizycznej, którą masz, to ile wystawiasz się na światło słoneczne, to wszystko wpływa później na, twój, na twoje zmęczenie, na ilość y, melatoniny, którą wytwarzasz wieczorem, czy ilość takiego barometru zmęczenia, tak zwanej adenozyny. Ja to sobie tak wyobrażam, że to jest takie, wiecie... Y na czerwono ci się światło, tak, ciało ci się tak zabarwia, rośnie jak jakaś taka, wieś, płyn wzrastający w szklance i ta adenozyna po prostu pokazuje się na takim ludziku, jak już jest potem, to jesteśmy zmęczeni idziemy spać. I teraz przede wszystkim wiemy, że o deprywacji snu mówimy, kiedy śpimy już około, nie wiem, 4-5 godzin. 5 godzin to jest naprawdę za mało, 5-6 godzin to jest za mało. Mhm. Są osoby, ja na przykład śpię tak przez całe swoje życie, myślę, że to jest około 7, mhm. tak już mam, mi 7 godzin, raczej 7-8 godzin wystarcza. I czuję się wtedy, jakby wiesz, wypoczęta, yy, kładę się stosunkowo wcześniej, bo ja się kłada 22, 30, 23, więc to uformowanie nawyku spania. Przede wszystkim jest zależne od pewnego rodzaju cykliczności. Ja tutaj w książce trochę o tym piszę, że organizm lubi cykliczność, i to, o której porze kładziemy się spać i wstajemy, jest bardzo ważne, żeby w pewnym stopniu to wyregulować. Też mózg wie, kiedy załączać pewnego rodzaju procesy, możemy nawet sobie tak trochę wysterować to, że budzimy się bez budzika i ja się tak cieszę, bo to jest w ogóle nierealne U mnie, ale okej. Okay. Ale wiesz, co da się to zrobić? I jakby mhm. naprawdę teraz przez te... rozmawiałyśmy przez te pół roku, mieszkałam w Portugalii, gdzie niby miało być, wiesz, idylla, szum fal, słońce rozregulował mi się rytm okołodobowy. Mm. Wstawałam koło siódmej, ósmej, też dlatego, że tam było ciemniej rano. Tak. A po powrocie do Polski, mimo że już jest ciemno, rano, no bo wiadomo, dzień się skraca, ja wstaję naprawdę bez budzika, piąta, 15 Mam jakoś tak to wyregulowane przez, to, przez te rutyny, które robię wieczorem, o których może za chwilę powiem, Właśnie. że mm. ja budzę się już w fazie snu REM pewnie w większości, kiedy fale y, mózgowe są Czasem nawet bardziej aktywne niż w stanie czuwania, i czuję, że to jest dla mnie wystarczająco. Natomiast jest to ważne, że kładę się około tej 22:30, 23. A czy to prawda, że rano mózg właśnie ma największe możliwości? Takim? To zależy w, te, w tym mhm. takim zegarze cyklicznym, y, raczej tak, i około tam południa, później taki drugi piek jest po południu, ale rano mamy te zdolności poznawcze największe, mhm. ale to też zależy od tego, na przykład, co jemy na śniadanie. Tak? Jeśli zalewamy się bardzo węglowodanowym śniadaniem i cukrem, może być tak, że właśnie rano Mamy wysoki poziom kortyzolu po nocy, on gdzieś tam nas niesie do takiego działania poznawczego i mamy taki, powiedzmy, ostry umysł, jeśli też nie jesteśmy zbyt zestresowanymi ludźmi, tylko mamy ten kortyzol po nocy. Ale jeżeli spożywamy bardzo wysoko węglowodanowe śniadanie, możemy mieć takie uczucie wysokiego wiesz, wzrostu glukozy, insuliny i takiego spadku. A im... Przykładowo wyższy indeks glikemiczny ma taki posiłek, jest więcej cukru, no to ja to nazywam takim spadkiem z wyższej wieży. Możesz mieć gorszy ten, ten zjazd. Mhm. Więc może być tak, że rano czujesz ospałość, jeśli źle komponujesz to wszystko wokół. Ale mhm. właśnie w całym tym zadbaniu o sen chodzi o to, tak jak wspomniałam, to, co robimy ze sobą. Czyli im więcej jesteśmy pod wpływem ekspozycji na światło słoneczne nawet w pochmurny dzień regulujemy w pewnym stopniu działanie naszego tego układu senczuwania. ty wiesz co ja zrobiłam rano mhm. a po przeczytaniu tej mhm. książki wstałam e, rano otworzyłam zasłony i tak tak ekspozycja na ekspozycja światło i patrzę nie ma światła nie ma nie szkodzi. Chmury. Nie szkodzi. I, I to jest ważne, żeby Ale się tak rano zrobiłam. gdzieś tam naświetlać. Te ranne naświetlanie się jest kluczowe, więc, więc to jest ważne. Też mhm. wiemy, że im więcej aktywności fizycznej w ciągu dnia i szczególnie, że to jest aktywność fizyczna gdzieś tam na świeżym powietrzu, chociaż wiem, dostaję takie pytania i, i, i też uważam, że bieganie zimą w smogu. W mieście. No nie jest. Spokoła. No bym chyba pomyślała, że lepiej tego nie robić. Mhm. Że już lepiej pójść do domu i zrobić sobie jakieś tabatę, jakieś cardio, zrobić jogę, nie wiem, pójść na siłownię, coś podźwigać, niż biegać. Bo nie mam takiej wiedzy, żeby powiedzieć, że nie wyczymy całe dobroczynne skutki, nie wiem, syntezy białka BDNF, ale jest to szkodliwe. Mhm. Więc ta aktywność fizyczna w ciągu dnia też ma duże znaczenie. Czy ona powinna być codziennie? To zależy. Tutaj w książce opisuje to na podstawie gdzieś tam najnowszych metaanaliz, że. 30 minut aktywności fizycznej dziennie to jest na wagę złota. Mhm. Fajnie jest czasami wprowadzać się i też w określonych, jakby w zależności od organizmu, wiadomo, musimy dobrać to do kondycji psychofizycznej, ale tak, żeby to tętno było trochę wyższe niż takie, wiesz, wyjściowe. Natomiast te 30 minut aktywności. Nawet jeśli nie mamy czasu na zaplanowany trening, to nie wiem, przejdźmy się kilka przystanków dłużej, idźmy do sklepu piechotą. Ja się staram, gdzie tylko mogę chodzić piechotą, naprawdę. Tak, ty jesteś fanką w ogóle spacerów Ja i jestem spacerów leśnych. Spacerów leśnych, ale to się zaraz skończę z tym, z tym snem, ale zaraz do tego możemy przejść. Jakby spacery leśne to jest dla mnie kluczowy element w ogóle medytacji w ruchu. I mimo, że taki trening zaplanowany mam, bo, bo trenuję siłowo, gdzieś tam jeżdżę na rowerze szesowym, to muszę mieć ten spacer leśny. Jestem po prostu te, tą godzinkę chociaż z psem czy sama... I to też jest coś, co nam pracuje na dobry sen. Przebywanie w naturze. Więc tutaj mamy taki switch do tego, że to przebywanie w naturze, właśnie takie spacery, dotlenianie się. Zobaczmy, jak się czujemy, kiedy na przykład spędzimy, nie wiem, godzinę w lesie, czy dwie godziny, nie że ja, jest... ja się czuję absolutnie wyjątkowo mało tego, jak tak. jestem w lesie. Słuchaj, patrzę na siebie, tak jakbym film oglądała, tak. słuchaj, z innej perspektywy. Wychodzę ze swoich problemów, ze swojego życia, więc to jest taka. No skupiasz się na czymś wyższym. Tak. To jest też takie. Ładnie się o tym mówi, w ogóle badając zjawisko lasoterapii czy tych kąpieli leśnych, że to jest takie połączenie z czymś ponad, bo natura jest takim absolutem, jest czymś takim, z czego my się wywodzimy. Ja też tak taoistycznie w ten sposób myślę, że. To jest trochę zostawienie swoich bardzo, bardzo przyziemnych, takich jak ziarenko, piasku czasem problemów. Na przykład, jak wchodzimy do, do przestrzeni, gdzie jest dużo chlorofilu, tlenu yy, i fitoncydów na przykład, gdzie las też tak na nas wpływa, więc to też jest w kontekście snu, żeby nie było. Ale co jest bardzo ważne, na przykład pod kątem takich naszych rutyn codziennych, no to myślę, że o tej deprywacji światła niebieskiego wieczorem, to już wiemy. Ja nie chcę też się powtarzać, że. Wiesz co, powtarzaj Dobra. się, bo kurczę, odłożyć warto telefon dwie godziny. Minimum, przed Minimum. i zachęcam do tego i teraz tak. jest cała dyskusja na temat tego czy okulary blokujące światło działają czy nie. Ja nie mam przed chwilą przed sobą czy ostatnio nie czytałam takich danych rzetelnych, wiesz, z jakimiś pomiarami fizycznymi, czy to działa czy nie. Nie wiem, więc nie chcę tutaj, bo są różne obozy w świecie naukowym. Ja nie używam takich okularów obecnie i dla mnie najlepszą metodą jest po prostu nie siedzieć przed ekranem dwie, trzy godziny. Jeżeli już muszę, muszę skończyć projekt, nie wiem, sprawdzam coś, piszę, jakieś zajęcia przygotowuję, to dobra, ale raz nie zawsze. Tak jak powiedziałam, składamy się z ciągłych powtórzeń, rojek yy, i ważne jest to, żeby tego nie robić codziennie i naprawdę czymś wspaniałym jest nie gapić się w ekran, a szczególnie nie gapić się, tu aż mam telefon, bezsensowne scrollowanie czegoś, co nas bodźcuje, yy, nie wiem, tablet, yy, właśnie telefon, komputer. I to jest najbezpieczniejsza droga, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy my już przykładowo, nie wiem, kładziemy się o 22 spać, w ogóle 23 to jest, drodzy państwo, 22, 30, 23 naprawdę. Powinniśmy się wszyscy kłaść. Według zegara biologicznego i tego, jak mózg sobie tam wszystko będzie przełączał pod kątem czyszczenia, syntezy, to jest ta magiczna godzina 22, 23. I najfajniej wtedy byłoby o tej 21. zostawić już ten telefon, a najbezpieczniej i nie kusi nie brać go w ogóle do sypialni. Fajną metodą też jest to, ostatnio usłyszałam od osób zajmujących się bezsennością, żeby próbować się położyć do łóżka, nie w momencie, w którym ja już padam na twarz. I to jest tak też trochę jak z odwodnieniem: jak czujesz, że ci się bardzo chce pić, już jesteś odwodniony. Mm -hmm. Pij tak, żeby ci się nie chciało tak pić. I też znowu nie całym, wiesz, butelkę naraz, tylko małymi jakimiś tam krokami. Natomiast w kontekście tego położenia się do łóżka, położyć się. Tak, żeby móc sobie poczytać książkę, to jest dla mnie najlepsza w ogóle metoda, żeby czytać sobie coś wieczorem, można mieć jakąś taką ciepłą lampkę, nie siedzieć już z tym telefonem, pogadać z bliską osobą, jakby jesteśmy też ludźmi, ja zachęcam do relacji, seks jest dobrą metodą na to, żeby dobrze zasnąć, wydziela się oksytocyna, jakby mamy też jakieś tam połączenie z partnerem, to jest po prostu coś naturalnego, co dała nam przyroda, to nie jest czymś naturalnym i samej mi się też to zdarza, ale walczę z tym po prostu bardzo. Więc ta ekspozycja na światło niebieskie wieczorem powinna być naprawdę znikoma. Fajną metodą jest też to, żeby w ogóle dobierać. Ciepłotę światła, rodzaj światła, który mamy w sypialni, który mamy w salonie, hmm, w sypialni jeśli, ciepłe światła, tak, które uspokaja. W łazience też takie, to nie może być rażące światło, tak. jak gdzieś tam w labie, czy po prostu mhm. w kostnicy, wręcz bym powiedziała. Jeżeli pozwolisz, to odeślę do pierwszego odcinka mojej audycji Podgórska ogólnie nas na Spotify'u z Asią Jurgą, dr Jurga. Ona zajmuje się neuroarchitekturą i też między innymi światłem, i to, jak ona opowiada, o tym, co światło nam robi pod kątem, wiesz, bustu poznawczego, czy tego, że właśnie się usypiasz, że się wyciszasz, to myślę, że co do zasady większość z nas ma to źle zrobione i to znowu nie musi być jakieś układanie domu według Feng Shui czy nie wiadomo jak drogie lampy, tylko z jakąś głową ustawienie tej ciepłoty światła. Mhm. To jest bardzo ważne. Kolejnym elementem jest to i wydaje mi się, że to jest coś, czego nie przestrzegamy i sama też tego nie robiłam, no bo powstaje pytanie, okej, okay, Kończę pracę o, nie wiem, 20, 21, jestem jakimś pracownikiem, pracuję w sklepie, w restauracji, czy też na, na uczelni. Zdarza się, prawda? Siedzieć, robisz doświadczenia. Się. No to teraz co wybrać? Iść na ten intensywny trening o 21 i kończyć go o 22? Czy pobiegać te 10-12 kilometrów? Nie mam takiej wiedzy, żeby powiedzieć, tutaj są takie zmiany, tutaj takie. I wydaje mi się, że z dwojga złego ten trening jest zawsze fajnie zrobić, ale nie codziennie, jeśli kończymy tą pracę tak późno. Natomiast kluczowa jest ta rzecz po treningu, czyli to, czy się zrelaksuję, wezmę ciepłą kąpiel, mm -hmm. wyciszę się, mogę sobie zrobić jakąś praktykę oddechową, mogę sobie, nie wiem, włączyć jakieś zapachy aromaterapią, się gdzieś tam ukoić do tego snu, bo to jest bardzo złudne i sama też to robiłam, że moje treningi kończyłam o 21.00. Ciało jak zwaty, wiesz, nogi bolą, osuwam się na kanapę, zaraz wydespać i wydaje spać. Ci się, że chce ci się spać. I na poziomie somy, ciała, w tak. na poziomie fizycznym to jestem dentka, ale w środku tam adrenalina, kortyzol, wszystko jest po prostu Masz dokładnie, mam imprezę, mam taką i ten sen mogę nawet zasnąć, ale on już nie jest tak głęboki jak mhm. powinien być. Ta regeneracja nocna też nie jest taka w porządku. Więc no, idealnym rozwiązaniem byłoby Wiadomo, nie ma świata, który za każdemu tak pozwoli, ale lokować raczej te bardzo intensywne treningi, albo w pierwszej połowie dnia. Ja na przykład bardzo lubię rano trenować. Tak jak zaczynam dzień od treningu, to później wszystko już jest degracja zaczęłam, wiedziałam, że mam z tobą <grym> nagranie, więc stwierdziłam, ale kilka dobrych takich praktyk z, I to uczyni jest ta, ten dzień. Taka dobrym. praktyka, że jeżeli możemy, wiadomo, mm -hmm. no nie zawsze mamy dzieci, rodziny, uczelnia, ale jeżeli możemy, to próbować, albo na przykład, no nie wiem, 17, 18, to 19, tak zresztą mawia się, że mała. Część populacji dobrze reaguje na takie późne treningi. Raczej coś takiego luźniejszego, jakaś tam yoga, jeżeli praktykujemy, czy jeżeli biegamy, to nie wiem, dać sobie 2-3-5 kilometrów, nie już tam 10-12 i dieta, dieta, dieta. Mhm. To też jak jemy wieczorem, jest tak, i, i, i to jest też w kontekście rytmiki okołodobowej, postów przerywanych, które ja też lubię i stosuję. I to też jest temat rzeka, może przy innym odcinku o tym pogadamy. Mhm. Natomiast to, żeby nie iść. Zarówno bardzo głodnym spać, bo to nas wybudzi i często możemy albo w nocy obudzić się z jakimś takim tak y, granicznym łaknieniem, że już. Ja mam koszmar, jak się najem. Tak. Mhm. Sen może być tak. y, taki, chciałam powiedzieć, tępy. Płytki, mhm. niezbyt taki odżywczy, więc to nie jest dobre. Natomiast fatalne jest przekarmianie się i przejadanie się wieczorem, a niestety w, wiesz w dobie szybkiego życia może być tak, że wracamy do domu, 21 i dopiero lodówka nazwita, więc to jest bardzo niekorzystne, bo. Tak jak wspomniałyśmy, no, cała ta rytmika okołodobowa, perystaltyka jelit, wydzielanie enzymów, praca trzustki, nawet wyrzuty insuliny Organizm wie, że wieczorem raczej nie jest Ci to potrzebne. Ty nie idziesz teraz walczyć z lwem. Mhm. Ty, ty już się masz wyciszać do spania, już nie jest Ci potrzebny ten wyrzut tej insuliny i ta wysoka glukoza. Więc wtedy wiemy, że metabolizm spada i na przykład większość odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej. Więc to, żeby się nie przejadać jest kluczowe. I też lokowanie pewnego rodzaju produktów, które yy, mogą nie sprzyjać temu zasypianiu. Bardzo wysokobiałkowe i takie ciężkostrawne produkty tłuszczowe w pierwszej połowie dnia białkowe, tłuszczowe śniadania. Czy gdzieś tam jakaś taka dieta leukarbowa, jeżeli nam służy rano, ale jeżeli nie jesteśmy na diecie takiej typowo ketogenicznej i nie mamy przestawionego metabolizmu, to wieczorem lepiej zjeść jakąś kromkę z pieczywa pełnoziarnistego, jakaś, jeżeli jemy mięso, nie wiem, chude mięso, jakiś kawałek nabiał, ale żeby to nie było, nie wiem, odżywka białkowa z twarogiem i jeszcze do tego BCA, to może wpływać na nasze po prostu syntezę serotoniny, a z serotoniny wytwarza się melatonina. I tutaj w książce więcej o tym pisze, ale to są takie... I zobacz, no, wydaje mi się, że proste rzeczy do upakowania gdzieś tam w swój dzień, co może spowodować, że no, będę lepiej spała, spał. I duży mit chciałabym powiedzieć o tym, no bo pewnie oglądają nas, słuchają młodzi ludzie. Alkohol nie ułatwia zasypiania. On może ułatwić ci to, że jesteś znowu taka miękka, jak wata, ale on nie wprowadza cię w sen głęboki. I co do zasady, powtarzając to, Alkohol jest toksyną w każdej dawce i WHO mówi jasno, i jakby znowu tu nie chodzi o demonizowanie, bo wszystko jest, wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, nie dawka, ale alkohol jest toksyną i codzienna rutyna, że drink, drinek, że drink przed spaniem, czy lampka wina. To, to, to nie jest metoda na zasypianie. Mhm. Tak samo jak metodą na zasypianie nie jest chroniczne przyjmowanie jakichś związków, które mają nam sztucznie wytworzyć melatoninę, chyba że jest wskazanie od lekarza, bo my powinniśmy nasz organizm spróbować tak wyregulować, żeby on tą melatoninę produkował sam. Mhm. No właśnie, a wspomniałaś jeszcze wcześniej o medytacji ruchowej, o spacerach. Mhm. Chciałabym jeszcze przegadać temat oddechu. Wydaje mhm. mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne. A mam też wrażenie, że nie wszyscy doceniają to, że oddychamy tak. i jakie to jest dobrodziejstwo. No i tutaj też pojawia się temat medytacji. Mhm. I też chciałabym, żebyś wyjaśniła, czym ona jest, bo czasem mam wrażenie, że kojarzy się po prostu z jakimiś obrzędami, tak. z szamańskimi obrzędami. I, 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 I że jest jakaś religijna, czy, czy to tak. musi być praktyka duchowa. Super, że pytasz o ten oddech. Nie wiem, kiedy nasz odcinek ostatecznie, kiedy go słuchamy. Chacie, kiedy Państwo tutaj nas oglądają, natomiast ja właśnie się zbieram teraz i będę miała odcinek w swoim podcaście dwugodzinny, poświęcony oddechowi z fizjoterapeutką, która się tylko tym zajmuje, bo to tak oddech. O mhm. oddechu przeczytałam ostatnio fantastyczną książkę i można mówić i mówić. Oddech można regulować na 100 sposobów, czy chcesz się pobudzić, czy wyciszyć, czy jesteś w ciąży, czy naprawdę. To jest narzędzie, które mamy wszyscy, o którym kompletnie nie pamiętamy, no bo działa sobie gdzieś wiesz na automacie. A tak to jest przełącznik pomiędzy naszym działaniem fight or fight, czyli układ współczulny, działanie, motywacja, i uciekam przed lwem, i bodźcuję się szefem, albo tym drugim rest and digest, czyli układem przywspółczulnym, czyli całym tym uspokojeniem, naprawdę poprzez regulację oddychową, oddychanie przez nos, głębsze wydechy, zatrzymanie, różnego rodzaju strategie, o których ja się nie znam, nie jestem trenerką oddechu, ale moja gościnie o tym opowie. Możemy wpływać na to, czy wydzielasz określoną ilość adrenaliny, czy nie, i jak jakby się wiesz, dystansujesz się też mocno od swoich myśli, od swojego ciała, na poziomie psychosomatycznym, ta praca z oddechem. Więc zdecydowanie mówimy o tym, nie mówimy o tym, w ogóle nazwijmy, let's face the fact, Nie mówimy o tym, jak oddech jest ważny, gdzie jest za darmo i wszyscy to mamy i to jest coś, z czym się rodzimy i ten. I mamy realny wpływ tak, na to. Tak, i mamy realny wpływ na, na te praktyki oddechowe, a. No, nie ma, nie ma tutaj co, co ukrywać, praktyka medytacji czy praktyka jogi czy qigongu, tai chi, w które teraz jestem od dwóch lat naprawdę wkręcona, jest to aktywność ruchowa, bo jest to aktywność ruchowa, wbrew pozorom, tam się tylko nie stoi, która jest bardzo połączona z oddechem i z taką koherencją ciała, oddechu, umysłu, tego właśnie znalezienia takiego przepływu. To jest dla mnie, w ogóle polecam wszystkim, naprawdę, w ogóle odpalić sobie nawet na YouTube zobaczyć jak to wygląda i zapraszam też na zajęcia. Yy, ale w medytacji oddech i ta praca z, znowu z myślami, i z, tutaj obalimy też mit, myślę, że w medytacji myślisz i masz myśleć. Te myśli zawsze będą bo Czyli Nie umyśl, da się nie myśleć. Nie, umysł, umysł jest myślą, umysł jest myśleniem i umysł <laughs> zawsze będzie te myśli tworzył, ale po to medytujemy, po to staramy się wpłynąć gdzieś tam na tą Trajektorię Twoich myśli, czy ona będzie, wiesz, krzyczała, czy będzie taka ciemna, do której będziesz się przyczepiać, czy po prostu pozwolisz tym myślom sobie tak przepływać. I wyobrażamy sobie to w taki sposób, że ty jesteś takim niebem i te chmury są i ty sobie je oglądasz i ty się do nich nie przyczepiasz. I, i generalnie mogę odesłać tutaj, bo medytację można by gadać i gadać, ale medytację trzeba zrobić. Mhm. To jest jedna z tych rzeczy, o których no, można przeczytać setki książek. Ale to jest tak jak pamiętam kiedyś, jeździłam na deskorolce i czytałam książkę o skateboardingu. No i tam czytam, jak zrobić coś. Nie, na deskę musisz wejść i jeździć. I tak samo musisz do medytacji spróbować usiąść. I teraz Twoje pytanie było takie, czym jest, a czym nie jest. No, jest, mówi się, taką praktyką kontemplacyjną, czyli staraniem się wyłączenia swojego tutaj, wiesz, chochlika, czy narratora, czy tego, że ty analizujesz cały czas swoje myśli, tak? Czyli nie przyczepiasz się do tego, pozwalasz być sobie w określonym czasie i pozwalasz sobie być w pełnej uważności na wszystko, co się z Tobą dzieje. I teraz jest wiele różnych wiesz, metod medytacji, jest wiele praktyk związanych z uważnością. Też zachęcam, jeżeli mogę, odesłałabym, bo to jest znowu dwugodzinna rozmowa o praktyce uważności, o medytacji w takim nurcie MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, stworzonej przez John kabat John kabat naukowiec, biolog molekularny z MIT, który Przełożył nauki buddyjskie i nauki wschodu o medytacji, żeby pokazać ludziom w Dolinie Krzemowej, że hej, wy tego potrzebujecie i wasze mózgi będą pracować lepiej, i to robi coś dobrego. I cała praktyka MBSR na tym bazuje i o tym właśnie jest odcinek o uważności więc jeżeli byście chcieli na ten temat posłuchać, ale Medytacja nie musi być związana z buddyzmem, z hinduizmem, z czczeniem jakichś bożków, z śpiewaniem magicznych pieśni, z odpalaniem palosanto w domu. Nie. Medytacja ma być po prostu chwilą, w której jesteś tu i teraz, w której starasz się, myśl, my, będziesz myśleć, ale nie będziesz się do tych myśli przyczepiać, nie będziesz ich analizować i dajesz sobie taki czas, w którym po prostu ten umysł naprawdę ma szansę odpocząć, ale to trzeba wypracować. W takim sensie, że nigdy nie jest tak, że siadamy nawet do pięciominutowej medytacji i. Udało mi się lub nie udało się. To też ważne, żeby tego nie analizować. Po prostu dawać sobie tą rutynę, a z czasem i z czasem poczujemy, że takie 5 minut dla mnie, 5, 10, później 15, to jest bardzo długo. Bo ja próbowałam i ja wiem, że to mhm. jest długo, żeby tego narratora wyciszyć, bo on się od, odzywa. Czuć się, jest wiele praktyk, tak, można liczyć oddechy, można odliczać sobie od 10 do 1 w momencie w którym zaczynasz znowu analizować, zaczynać od nowa. Ja jestem związana z buddyzmem Zen, więc tam praktykujemy w taki sposób do pustki, zadając sobie jakieś tam pytanie albo medytując do dźwięku, że skupiasz się tylko na jakimś dźwięku, który jest w przestrzeni. To na przykład może być metoda dla osób, które nie mogą za mocno wchodzić w takie stany Takiego dużego czucia ciała i interocepcji, bo mogą być na przykład jakieś stany psychotyczne, czy, bo też medytacja nie jest dla wszystkich. To jest ważne, że dla osób, które leczą się na przykład psychiatrycznie, czy są w procesie psychoterapii, i psychoterapeuta uzna, że to nie jest dobra metoda. Tak, takie wglądowe wsiedzenie, i praca z tym umysłem w takiej powiedzmy odłączeniu od jakiegoś, od jakiejś takiej sensytyzacji innej, może nie być wskazana, ale medytacją jest też pewnego rodzaju praktyka uważności. I tym na przykład dla mnie są te spacery uważnościowe. Nie mhm. miałam ostatnio czasu na tą formalną praktykę, kiedy siadam sobie na poduszce i, i medytuję, ale żeby trochę, to takie domena naszych czasów, dwie stroki za ogon, to się poruszam i pójdę do lasu, ale robię sobie właśnie te medytacyjne spacery, kiedy no nie mam telefonu, nie ma podcastu, nic się nie uczę, nic nie słucham, nie rozmawiam z nikim. I staram się na przykład dać sobie taką godzinę, 45 minut, kiedy po prostu idę do lasu i tylko idę, i skupiam się na, na tym, jak stawiam kroki, jak oddycham, co się dzieje z moją przeponą. I, i, I ja do tego zachęcam, bardzo szczególnie osoby zabiegane i też takie, które mają problem z tym, że Jezu jak to no kuje mnie to wręcz po prostu w umysł, że mam tak siedzieć bezczynnie. To jest coś fajnego, od czego można zacząć. Natomiast wspaniale właśnie, że o to pytasz, medytacja jest dla osób świeckich, jest dla osób wierzących w cokolwiek. W ośrodku Zen, w którym od kilku lat praktykuję, z którym jestem związana, przychodzą ludzie kompletnie agnostycy, ateiści, buddyści, przychodzą też ludzie, którzy są związani z Kościołem Katolickim. Mamy księdza, który medytuje. Fajnie też po prostu medytuje się w grupie, bo to jest takiego pewnego rodzaju motywacja. Yy, natomiast jak już Wam to powiedziałam, to znowu to jest nic w stosunku do tego, żeby to poczuć, ale jest fajna książka na temat tego właśnie, czym medytacja nie jest i jest to książka o tytule Medytacja to nie to, co myślisz. O. John kabat I wydaje mi się, że to jest pozycja, od której warto zacząć, żeby sobie przeczytać, jak zacząć, jak usiąść, co powinniśmy wtedy ze sobą zrobić, właśnie jakie są mity dotyczące medytacji, czego nie oceniać. Wydaje mi się, że to jest, to jest takie narzędzie, znowu, tak jak oddech, że wszyscy to mamy, ale to jest taki towar trochę deficytowy, nie sięgamy po to tak często. Nie? I też z medytacją i z praktykami takimi kontemplacyjnymi, właśnie z tym wyciszeniem i z tą regulacją jest tak, że ona mam wrażenie jest tak trudna, że no, nikt nie zrobi tego za ciebie. Możesz mieć subskrypcję na super supple, catering dietetyczny trenera, ale to są rzeczy, że jeżeli ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Nikt cię nie posadzi w fotelu i nie powie medytuj, teraz masz tu medytować i tutaj ja ci trzymam rękę na plecach, będziesz medytować. Mm -hmm. Musisz sama sam to poczuć, że, że to ci robi coś dobrego. A niedowiarków i, i wszystkich takich... Ścisłe umysły, yy, zachęcam po prostu do PubMedu, żeby sobie wpisali meditation, mindfulness, impact on brain, stress reduction i jest tego mnóstwo, jest, to są tysiące, to są to jest ogrom badań. I z roku na rok mamy coraz więcej metaanaliz, które pokazują, że i mózg, i na poziomie ciała, na poziomie biochemii to robi po prostu ogrom, ogrom dobrego. Dzięki za polecajki i gorąco oczywiście zachęcamy. Asia, mówisz też dużo o neuroplastyczności mm -hmm. mózgu. I to jest dla mnie, te dwa słowa są dla mnie pozytywną informacją, że nasz mózg może się uczyć całe życie, może tak. się zmieniać. Oczywiście zależy to w dużym stopniu pewnie od nas, ale też od predyspozycji. To opowiedz coś więcej o tej neuroplastyczności, jak ją wspierać. Mm -hmm. I też poruszasz taki temat jak okna neuroplastyczności. Tak, tak. To rzeczywiście to tutaj w książce starałam się, bardzo chciałam, żeby był, był ten rozdział o neuroplastyczności. Dodam może tylko, że taką naprawdę ważną i, i z ogromnym dorobkiem badaczką neuroplastyczności jest nasza polska naukowczyni, profesor Małgorzata Kosut z Instytutu Nenckiego, z którego się wywodzę. I naprawdę jej badania pokazały nam bardzo dużo, wniosły niesamowite kwestie w kontekście nauki, tak samo jak profesor Jerzy Konorski, też nasz, nasz polski badacz. Neuroplastyczność to rzeczywiście jest, sama nazwa mówi fajnie, że to się tak nazywa, neuroplasticity, neuroplastyczność, to jest formowanie się mózgu, czy zmiana mózgu, to jest jego trochę reorganizacja na różnym poziomie. W kontekście rehabilitacji, rekonwalescencji po urazie, na przykład udar, tak? Wiemy, że ten mózg jest w stanie się zmieniać, jesteśmy w stanie wrócić do pewnego rodzaju zdolności, jak, nie wiem, utrata ośrodków mowy gdzieś tam na przykład w lewej półkuli, ale neuroplastyczność powoduje to, że no wracamy do siebie, wracamy do tego często, że możemy funkcjonować. Neuroplastyczność to jest to, co mózg robi ze sobą, w cudzysłowie pod wpływem tego, na co często trafia. To jest jego formowanie pod wpływem jakiegoś ucisku, jakiegoś, jakiegoś bodźca, które tym mocniej go formuje, im jest częstszy, jest częstszy i jest mocniejszy. I teraz, w kontekście uczenia się, oczywiście, neuroplastyczność to jest jakby takie taka podstawa tak że tak zwane długotrwałe wzmocnienie synaptyczne które się pojawia kiedy powtarzamy pewną czynność coraz więcej się tam opisuje tutaj to w książce glutaminianów wydziela tworzy się więcej synaps utrwala się sygnał to się tak nam świeci po prostu jak takie okablowanie coraz mocniejsze to jest wynik właśnie neuroplastyczności, tego wzmocnienia poznawczego. Kiedy czegoś się uczymy, powtarzamy, pracujemy z tym. I to jest, myślę, ważne, żeby zobaczyć, że właśnie w ten sposób się uczymy. Powtarzalność, powtarzalność, wracanie do jakiegoś tutaj nawyków, nawyki. Dobre nawyki. Dobre, ale też neuroplastyczność, znowu, to, to jest takie trochę plejotropowe działanie, bo neuroplastyczność nie jest tylko dobra. Oczywiście. Neuroplastyczność jest związana z mechanizmami uzależnienia, z jakimś takim bólem fantomowym, z jakimiś takimi no, zaburzeniami w działaniu nerwów, kiedy organizm trochę tam postradał Dosłownie, no jakby mózg postradał zmysły. Tak, ale zapisał sobie trwałe połączenie tak, tak. i to. I to jest ujemy. bardzo trudne. Im, im częściej coś jest powtarzane, tym, że ten sygnał jest mocniejszy. Natomiast właśnie mówiąc o tych oknach krytycznych czy oknach neuroplastyczności, no nie ma co gadać. Rzeczywiście im jesteśmy młode organizmy, i to jest piękne, że ten umysł taki początkującego i też tak powinniśmy właśnie kultywować to im do końca życia, bo ten umysł początkującego i ta otwartość, a dzieci tak mają, że to wszystko jest nowe, ciekawe, nie działa. Tak bardzo automatycznie, więc pozwalają temu mózgowi cały czas gdzieś tam się działać. Te synapsy po prostu funkcjonują, tworzą się te sieci neuronalne. To są kluczowe momenty właśnie w, w rozwoju nas jako ludzi. Dlatego mawia się, że to, co się dzieje w okresie wczesnodziecięcym, jest tak ważne pod kątem, nie wiem, pokazywania dziecku różnych rzeczy, też tylko nie to jest ważne. Ja tak. nie jestem tutaj, wiesz, psychologiem, neurologiem, neurobiologiem dziecięcym, ale to jest profesor Watulani dużo o tym mówił w swoich wykładach, że. Możliwość obcowania dziecka w różnych środowiskach, z różnymi innymi dziećmi, pokazywanie mu różnych rzeczy, uczenie nowych jakby procesów jest bardzo ważne. I to też badania na zwierzakach wykazały już kiedyś tam, że zwierzę pozbawione. Kolegów, gdzieś tam wiesz, no po prostu innych z, organizmów, tak? tak? Czy w takim bardzo ubogim środowisku te mózgi pracują gorzej, te neurony są gorzej skomunikowane, to rzutuje po prostu na całe nasze tak życie. W świecie zwierzętym takie zwierzę po prostu nie przetrwa. Takie zwierzę nie przetrwa. Świata. I hmm. też widać to na takim poziomie morfologicznym, co się dzieje z neuronami. Więc ta neuroplastyczność to jest coś, co rzeczywiście jest z nami. Ten mózg jest się w stanie zmieniać, więc z tego się cieszymy, ale też musimy zwracać uwagę na to, że szczególnie podatne na takie zmiany jest to, co. Działa na nas w, na, pod takim kątem dopaminowym, dlatego no, tak mózg się lubi uzależniać od tego, co daje przyjemność, co daje ekscytację, co daje swego rodzaju takie podniecenie. I też szybko się zakorzeniają te hmm. sieci jakby neuronalne, te Trwalają połączenia z dopaminą. I też właśnie w książce, hmm, zawsze zapomniałam autora, taka żółka, żółta książka z obrazkiem takiego koła, siła nawyków w każdym razie. Mm -hmm. Tam pamiętam, że pierwszy raz przeczytałam i później w takich badaniach z neuropsychologii, że jest coś w tym że silnego nawyku nie da się całkowicie wyizolować, tylko często go nadbudowujemy innym, który też gdzieś tam na końcu ma podobną nagrodę, tak? Czyli osoby na przykład uzależnione od substancji, od alkoholu, od narkotyków, szukają sobie też... Zastępują. zastępują i tak. szczęśliwe na przykład z czymś zdrowszym, jakąś aktywnością tak. fizyczną, jakąś taką zajawką bardzo dużą, dopaminową, ale musi być gdzieś tam wypełnienie tej luki. No właśnie. I, i jeśli chodzi jeszcze o neuroplastyczność, to tylko dodam, tu w książce o tym piszę, że aktywność fizyczna, intelektualna bardzo mocno wpływają na tą neuroplastyczność plastyczność, bo ten mózg czuje się po prostu w użyciu. Jest kilka też takich aspektów związanych z dietą. Kwas omega-3, okresowe posty, gdzieś tam cynk, kurkumina. To może wskazywać, że te neurony są takie bardziej podatne po prostu na to, żeby ten mózg się ze sobą komunikował, zmieniał. Ale to jest bardzo jeszcze w fazie badań. Mhm. Więc temat, temat rzeka. Polecam właśnie, jeżeli was interesuje to głębiej, to badania, publikacje profesora Małgorzaty Kosut. Ja też ją tutaj cytuję. I też to już z moich ust 50 tysięcy razy chyba wypowiedziane, że ta aktywność intelektualna, działanie mózgu to jest pocałunek dla synapsy. Ja to usłyszałam, pani profesor Kosut, i mnie złapało za serce, że jestem taka wdzięczna, że mam taką pracę, bo ta praca ode mnie tego wymaga tak, cały czas. Tak, tak. I, hmm? I po prostu czujemy, że ten mózg jest potrzebny. I też, to widać w mózgach osób starszych, osób degenerujących, które pozbawiają same siebie tej aktywności intelektualnej, społecznej, zamykają się gdzieś tam, na przykład po śmierci bliskiej osoby, ten mózg po prostu. Przestaje tak. być potrzebny, przestaje być w on tym się trybie. On, on się wygasza, on tak. się jakby tak wypłaszcza poznawczo, więc no musimy działać tutaj w, w, tych aspektach, w tych aspektach, ile możemy. I, I ja w tej części książki o tym nie piszę tak dużo pod, od, o aktywności intelektualnej i tym działaniu społecznym, relacyjnym, ale jest taki plan, żeby w drugiej części też odnieść się do tego, że to też jest to, co wpływa na to działanie mózgu pod kątem takiej plastyczności. Hmm. Czekamy z niecierpliwością. Asia, ty tyle rzeczy mówisz. Super ciekawych, i ja bym chciała ci po prostu przerywać, a nie mogę, ale będę wracać. Dobra. Powiedziałaś o dopaminie. Uh -huh. o neuroprzekaźnik, który odpowiedzialny jest za nagra nagradzanie. I ja się na tym złapałam, że social media są takie trochę wciągające i Bardzo. tu jest taki, taki syndrom nagrody. I wiesz co? Ja zaczęłam odstawiać te social media. W sensie takim, że jak mam coś do zrobienia tam, to to robię, tak. ale nie bodźcuję się uh -huh. tym. I słuchaj kiedyś po zajęciach podszedł do mnie student i mówi. Tak, że co zrobić, żeby jakby wzmocnić wyrzuty dopaminy albo zwiększyć częstotliwość? Mhm. I ja mam z tym pytaniem taki kłopot, bo ja się trochę boję tej dopaminy. Ja wiem, że ona jest bardzo potrzebna, jest tak. ten system nagrody, ale jest cienka granica między tym. Co nas właśnie motywuje, bo ta nagroda nas motywuje, a właśnie tymi uzależnieniami, tym przebodźcowaniem. Mhm. Więc ja kiedyś słyszałam coś takiego, że dopamina super, jak jest wysoko, ale fajnie, jak była na stałym poziomie, żeby nie było pików. Mhm. to też wiadomo, no, ciężko tak w swoim życiu. Zadbać o to biologicznie, by nie było pików. My też potrzebujemy tych pików, dopamina, mm -hmm. ale rzeczywiście dopamina yy, też tutaj staram się porównać ją do serotoniny, że to w ogóle nie jest to samo, bo często nam się serotonina, dopamina kojarzą z dobrym nastrojem i serotonina to, to jest bardziej, wiesz, takie uspokojenie, poczucie takiej satysfakcji, szczęście, radość, ale takie. No często to, to już powtarzam, to enough is enough, jest wystarczająco, ja czuję po prostu takie, wiesz, spełnienie. To trochę podobne do endorfiny, ale ta granica jest bardzo cienka. Natomiast dopamina z języka angielskiego w publikacjach możemy znaleźć porównanie do takiego seeking and reward, czyli szukasz, dążysz, potrzebujesz, coś cię motywuje, coś jest takie bardzo ekscytującego, podniecającego i w ogóle widać to w kontekście na przykład oczekiwania na nagrodę, tak? że najwięcej dopaminy nam się wydziela wtedy, kiedy nie wiemy, co dostaniemy. Kiedy na przykład wiemy, że czeka nas coś dobrego, ale jest ta niespodzianka. Tak samo jest w kontekście social mediów. Dopamina dlatego, tak wydziela nam się podczas korzystania z social mediów, na przykład, kiedy nie wiem, wrzucamy nowy post czy zdjęcie, bo najbardziej nas ekscytuje to oczekiwanie, czy, czy będzie nowy like. Nie już nawet ile, że tam masz 50 tysięcy lajków like i reakcji, tylko kolejne pingnięcie, dźwięk z telefonu, nie wiesz, co tam przychodzi. Sprawdzamy gdzieś tam, wiesz, tak kompulsywnie adres yy, pocztę mailową czy Facebooka, bo jest cały czas to, że robię coś robię, piszę no, pracę. Ten uwielbiamy ten stan oczekiwania. Mhm. I to jest właśnie to epicentrum jakby dopaminy, też to, że chcemy utrzymać się w tym takim oczekiwaniu. Ale rzeczywiście jest tak i cały układ nagrody, ten układ mezolimbiczny tak się mówi o uzależnieniu że uzależnienie jest chorobą układu nagrody, układu mezolimbicznego kiedy my tej dopaminy dajemy sobie tak dużo, czy w, czy w postaci substancji, ale też uzależnienie takie behawioralne od procesów, nie wiem, hazardu, yy, sportu, seksu, jakby wielu, wiesz, zakupów, mnóstwa, mnóstwa rzeczy, które daje nam, my musimy ciągle być w tym piku dopaminowym. Niestety to powoduje to, że kiedy dajemy sobie tej dopaminy cały czas dużo, to znowu jest tak jak z insulinoopornością, czy po prostu z tym, że przestajemy być wrażliwi, jesteśmy głusi na ten sygnał. Zwiększa się ilość, zwiększo zwiększonej tak. dawki i zwiększa się ilość receptorów dla tej dopaminy, mhm. więc mamy ich więcej, organizm jeszcze bardziej jej łaknie, ale te receptory nie są już na tą dopaminę tak wrażliwe, więc musimy sobie dodać więcej do, wiesz, do pieca po prostu i, i cały czas to narasta i narasta. Dlatego, tak, jak social efekt media śnieżnej kuli, po prostu dokładnie. Rośnie. Social media działają w taki sposób. Social media też wiemy było takie badanie, dużo dotyczące Facebooka, jak mogą nam potęgować poziom kortyzolu, ale znowu, no, to jest narzędzie. Które uważam obie zajmujemy się popularyzacją nauki w internecie i uważam, że gdzieś tam z tego wszystkiego to jest coś dobrego dla ludzi, ale teraz to my jesteśmy odbiorcą. Ja działam podobnie. Może się wydawać, że ja nadaję tam mnóstwo rzeczy, ale ja robię w ten sposób, że ja to traktuję jako mój kanał nadawczy. Ja coś tam wysyłam, udostępniam, ale ja naprawdę, i rzadko mi się zdarza, żeby mu coś siedziała i po prostu przez godzinę skrolowała. Staram się na tym łapać. Mam też ustawiony alert w telefonie, ile siedzę. To jest dla mnie bardzo otrzeźwiające, bo chodzi o to, że to na maksa wciąga i to cały czas masz tą niespodziankę. Nie wiesz, co cię spotka, i to jest jakby tak bardzo związane z tą dopaminą. i to co w moim życiu się sprawdza i co uwielbiam sobie robić, to są takie deprywacje tej dopaminy trochę. Czyli właśnie zaszywam się gdzieś tam do lasu bez telefonu albo jeżdżę na jakieś odosobnienia medytacyjne albo funduję sobie coś co może nie jest jakimś super komfortem, czyli no nie wiem, śpię w lesie, gdzie jest zimno, nie ma namiotu. Jest coś takiego, że nie zapewniasz sobie tego takiego komfortu i tego czegoś wiesz, takiego co masz na co dzień. I później wracam do domu i cieszą mnie takie małe rzeczy, typu ciepły prysznic albo no nie wiem, w moim życiu to działa. I też wiem, że jestem taką istotą, która lubi tą ekscytację, dużo się dzieje, ale z biegiem czasu widzę, że to ostatecznie nie, nie działa dobrze. To powoduje duży niepokój i też takie nadmierne wyrzuty dopaminy, no gdzieś tam są związane z reakcją stresową. Więc czy jest jakieś remedium dla każdego człowieka jednakowe jak z tym zarządzać? Myślę, że nie. Ale jeżeli widzimy, że potrzebujemy czegoś bardzo mocno, bez czego nie jesteśmy w stanie funkcjonować, i, i to zaburza taką moją równowagę, homeostazę, gdy tego nie ma, i weźmy sobie na tapet ten telefon, to znaczy, że jesteśmy od tego uzależnieni, i tutaj warto spojrzeć na to pod kątem, że no może warto to odstawić, a znaleźć jakiś zastępnik, czyli zrobię sobie szybki spacer albo w miejsce, nie wiem, gdzie zawsze leżał mój telefon postawię dwie super książki. Wiesz, musimy znaleźć to dla siebie, nie? Ale mm -hmm. tak działa cały, cała kwestia związana z uzależnieniem. Pierwszy krok to jest świadomość tego, że tak się dzieje. Zaobserwowanie Tak, i potem możemy coś z mm -hmm. tym zrobić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek w tym pomoże. Asia, czas nas goni, a mam pytanie od moich studentów. Obiecałam, że to mm -hmm. zadam, więc proszę cię o taką, taki naprawdę... Mm, zebrany tip, Dobra. co wpływa na naszą koncentrację. Zdolność przyswajania wiedzy, szybkość uczenia się. Ja wiem, że o tym rozmawiałyśmy, ale takie już konkretny, taki tu Sen. coś do, do wzięcia. Ja tak jakby to czasem mi się zmienia. Szukam sobie tego jednego mianownika, hmm. ale dzisiaj wydaje mi się, że możesz wspaniale zjeść i mieć wspaniały trening i coś. Jeżeli się nie wyśpisz, to ten nie jesteś sobą Mm. Nie działa ci prawidłowo kora przedczołowa, czyli twoje kreowanie, racjonalne myślenie, gdzieś tam łapanie pomysłów, jesteś bardziej emocjonalna, jesteś bardziej porywcza, zwiększa się ta impulsywność, też no, cała ta kaskada neuroprzekaźników, te syntezy tych związków dzieją się, kiedy śpisz, oczyszcza ci się mózg, regenerujesz się na takim poziomie fizycznym, też ceny jest po to, żeby spadł ci poziom kortyzolu i tej adenozyny, która, ten barometr zmęczenia, który rośnie, więc jeżeli jesteś niewyspana, śpisz... Kolejną noc z rzędu, czy nawet tak przed egzaminem. Ja też tak miałam, pamiętam nauki do egzaminu z biochemii, to było o trzeciej i się kończyło, i się szło o szóstej gdzieś tam na kolokwium, i nagle pustka w głowie. I to było dla mnie największy dowód, że no wspaniale jem, gdzieś tam trenuję sobie, ale jeżeli jestem niewyspana i jestem niewypoczęta, to dla mnie to jest zawsze to, to pierwsze, koncentracja. I też zdecydowanie, i tutaj dużo uwagi w książce poświęcam diecie. Dieta wysokocukrowa i karmienie mózgu cukrem absolutnie jest antykoncentracja. Mhm. Nigdy nie złapiemy fokusu długotrwałego. Mózg potrzebuje gluko Kozy, więc możemy sobie, nie wiem, zjeść batona. Nie podam brędu, ale jedziesz dalej. To jest bzdura: jedziesz dalej przez 15 minut, a później raczej możesz. Nie jesteś sobą. Głodny nie jesteś sobą. Że wszyscy wiemy: no nie jesteś sobą, bo masz poziom stresu duży i to może pomóc gdzieś tam na moment, ale. Takie mądre bilansowanie diety, że przykładowo jem kwasy tłuszczowe wielonienasycone, orzechy, borówki, ciemne pieczywo, złożone węglowodany, oliwa z oliwek, to powoduje, że mózg ci się będzie lepiej koncentrował, bo neurony będą funkcjonowały sprawnie, będą po prostu błona komórkowa neuronu i w ogóle to co się dzieje na poziomie komórek, to jest cała powierzchnia robocza sygnału nerwowego. Jeżeli to jest takie rozmemłane i zalane cukrem i stan zapalny hula w mózgu i w brzuchu też, to nie ma opcji na tą koncentrację, więc możesz mieć super suplementację nie, sen i uważam, że właśnie zbilansowana dieta pod kątem y, zmniejszenia ilości cukru, tej diety przeciwzapalnej, i też fajnie, jeżeli już uczysz się którąś godzinę i jesteś przed kolokwią czy przed egzaminem, to zostaw to, jak już naprawdę ci nie wchodzi do głowy i idź się poruszać. Idź. Mhm. idź się poruszaj. Tak. I jeżeli już spadasz ze zmęczenia, to pójdź się wyśpić, bo i tak to, co teraz wkuwasz i. I naprawdę, to nic nie da, to, to skadowanie i często jeszcze jest tak, że może nam wzbudzać taką większą entropię, większy chaos w mózgu i te posypane są te wszystkie fakty, których się uczyliśmy, a też pamiętajmy, że podczas snu to Wszystko, co gdzieś tam przyswajamy, to jest takie wie, rzeźbienie z gliny, i później ty to konsolidujesz całość. To wcałość. się składa. Tak. No, tak, to się składa. Więc wiem, że nudne. Idźcie, wyśpij. Nie Absolutnie jedz cukru, nie nudne. Przypomniałam ale... sobie siebie ze studiów, więc Wszyscy tak. to przeżyliśmy mm -hmm. chyba. No. Wszyscy to przeżyliśmy, także nie popełniajcie naszych błędów. Dokładnie. Asia, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję to była ogromna, ogromna przyjemność. Żałuję, że tak krótko, choć wiem, że wcale krótko nie było, ale mogłabym z Tobą kolejnego dnia. Ja również, dziękuję bardzo. Moi drodzy, jeżeli podobała Wam się rozmowa, to koniecznie dajcie znać w komentarzach możecie nam zadawać pytania, chętnie odpowiemy. No i cóż, ja Was odsyłam, jeżeli chcecie więcej do social mediów Kasi, Instagramowo Radio Nuance podcast Podgórska ogólnie Podgórska i teraz ogólnie. już większość odcinków jest dostępna na Spotify. U. Walczyłam Super. o to, żeby to była wiedza powszechna, więc zapraszam. Czyli macie to w zasięgu ręki, no i oczywiście zachęcam was do zakupu książki. Tak działa mózg, jak mądrze dbać o jego funkcjonowanie i uwaga, to nie jest książka na jeden wieczór, tak. na jeden weekend, to jest książka na całe życie, a przynajmniej na długi, długi okres. Dzięki za dzisiaj widzimy się w następnych odcinkach.